Dzisiaj spotykamy się w związku z nadchodzącymi feriami. Dzisiaj mamy piątek, od poniedziałku zaczynają nam się ferie, więc spotykamy się w ramach tych ferii, aby powiedzieć o bezpieczeństwie, jak wypoczywać w sposób bezpieczny. Musimy skupić się przede wszystkim na bezpieczeństwie i na rozsądnym korzystaniu z tego czasu wolnego. Także bezpiecznie zachowujmy się podczas korzystania ze stoków, lodowisk, informujemy i prosimy o to, żeby korzystać w sposób rozsądny, aczkolwiek bezpieczny z lodowisk. Bezpieczeństwo podczas ferii to nie tylko bezpieczeństwo nad wodą, na ogólnie stosowanych zimowiskach, to również bezpieczeństwo w górach. Pamiętajcie Państwo, że zabezpieczenie termiczne poprzez odpowiedni ubiór, jak również ochrona samej głowy podczas korzystania ze stoków narciarskich, czyli do 16 lat obowiązkowy kask, to priorytet do tego, żeby bezpiecznie korzystać z tych walorów. Spacerowanie kusi do tego, żeby wejść na lód, starajmy się omijać niebezpieczne, niezbadane zbiorniki, starajmy się korzystać z lodowisk oznakowanych, tam, gdzie są wypożyczalnie, tam, gdzie jest odpowiednia służba medyczna bądź inna opieka. Chcemy uprzedzić wszystkich uczestników, akurat ja w kategorii ruchu drogowego, o tym, jakie niebezpieczeństwa czekają na nas na drodze, na co należy zwrócić, aby być bezpiecznym i jak przygotować pojazd do podróży, aby bezpiecznie dowieźć siebie i pasażerów na miejsce wypoczynku. Drodzy Państwo, jeżeli wyjeżdżamy na wypoczynek, zadbajmy o swoje własne bezpieczeństwo, uważajmy na siebie, na innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami. Występują inni uczestnicy, to znaczy i piesi, zdarzają się rowerzyści, zdarzają się zwierzęta. Dlatego przede wszystkim szacunek, wyrozumiałość, tolerancja i stosowanie podstawowych zasad ograniczonego zaufania, należytej ostrożności i pamiętajmy, że przepisy są nie po to, żeby one były, tylko po to, żebyśmy je stosowali.